W niedzielę palmową 24 marca w Dębowcu Przytężni odbył się kiermasz wielkanocny. Są wystawcy z regionu, no i przede wszystkim lokalne koła gospodyń wiejskich, koło z Dębowca, koło z Gumien, także można tutaj zakupić różne dekoracje, myślę, że idealne na stół wielkanocny. No i atrakcje dla dzieci, wszystkie darmowe, piłkarski dart, malowanie wielkanocnych jajek, o oprawę muzyczną zadbała Ania Rosmus z Cieszyna, także myślę, że też takie idealne dopełnienie tego całego kiermaszu wielkanocnego. Tyle słońca w całym mieście, nie widziałeś tego jeszcze, popatrz, o popatrz. To są moje ulubione piosenki, jedne z najważniejszych piosenek. No one są takie wolne i mam też osobiste wspomnienia związane z nimi. Na kiermasz wielkanocny mieliśmy dosyć dużo, mimo pogody, sprzedaliśmy wszystko. Były kołacze, były makowiec, były mazurki, rurki z kremem, później były ryby, paszczeciki, ocet jabłkowy na miodzie, no i różne takie ozdoby świąteczne. Oczywiście wszystko robione przez nas, wszystko świeżutkie, ręcznie robione. Tutaj ozdoby świąteczne, babki większe, mniejsze, baranki, zajączki, makowce. Dla portalu OX.pl Paweł Drabaszczyk.